Dzień dobry, kochani. Dzisiejszy temat jest bardzo ważny w gabinecie, a mianowicie temat podnoszenia cen w gabinecie, dobrego ustawienia zakresu cen w gabinecie, dobrze ustawienia pakietów w gabinecie. Czy w ogóle pakiety są potrzebne, czy nie? To jest mega ważne. Dlaczego fizjoterapeuci boją się podnosić cen? No, pierwszą istotną rzeczą, dlaczego nie podnosicie cen w gabinecie albo się boicie je podnieść, jest strach przed tym, że stracicie pacjentów. To jest tak, jakby poszliście do piekarni i chleb wcześniej kosztował 5 zł, a teraz kosztuje 10 zł i piekarnia traci klientów. No, tak nie jest. Dlaczego? No bo ludzie rozumieją, że ceny i inflacja idzie do góry i jest naturalne, że jeśli chleb poszedł 100% do góry, to ceny fizjoterapeutyczne i ceny różnych usług, paliwo na stacjach również idzie do góry. Żyjemy w świecie takim monetarnym, który jest oparty na długu, gdzie jest dodrukowywane ciągle pieniądze, które tracą na wartości. Więc podnoszenie cen zgodnie z inflacją jest naturalnym procesem, który każdy w miarę rozumie, oczywiście w miarę rozumie, że ceny po prostu idą do góry. Więc strach przed tym, że stracicie pacjenta, jest ciekawe. Nawet jakbyście mieli stracić oczywiście pacjenta na rzecz nowego pacjenta, no bo przecież nowy pacjent, który do was zadzwoni, to on nie ma zielonego pojęcia, jakie ceny były wczoraj. Więc strach to jest wasz strach, a nie tego pacjenta. I teraz w jaki sposób podnieść ceny dla A, moich stałych pacjentów, tych, którzy mnie już znają, no to jest banalnie proste, trzeba ich o tym poinformować. Jak o tym mówimy na szkoleniu, które odbędzie się w przyszłym tygodniu, w sobotę, serdecznie Was zapraszamy, powiemy dokładnie, jak to zrobić, bo to nie miejsce na to. Ale to jest właśnie to, o czym mówię. Przede wszystkim ustawienie cen odpowiednich, dostosowując się do rynku. Drugie, ustawienie sobie pakietów sprzedażowych z możliwością wyboru dla pacjenta pojedynczego zabiegu lub pakietu, które są mega istotne, bo wtedy ma w pakiecie taniej, ale fundamentalna cena w pakiecie dla Was jest idealna, którą chcecie w gabinecie dostać zgodnie ze swoimi kosztami, żeby móc jeszcze prowadzić biznes i na tym normalnie zarobić, tak jak to każdy biznes powinien w ten sposób do tego podchodzić. Więc ważne, żebyście nie bali się podnosić cen tylko dlatego, że się boicie, że pacjenci odejdą. Nie odejdą. Podnosimy ceny od lat zgodnie z inflacją, zgodnie z gospodarką i nigdy się nic nie stało i pacjenci do nas chodzą, bo przychodzą do Was, do ekspertów i potrzebują Waszej pomocy. A ceny wszędzie idą w górę. Nie tylko u Was. Trzymajcie się i do zobaczenia do następnego.